Ja nie wiem, gdzie przebiega granica między moim życiem prywatnym a zawodowym. Nie wiem, dlatego że Kobieta na krańcu świata to nie jest moja praca, to jest moja misja, to jest to coś, co tak bardzo przenika moje życie i prywatne, i zawodowe, że nie umiem tej granicy postawić, przyznaję, i chyba wcale nie chcę. Działalność fundacji to jest też część mojego życia, więc ja nigdy nie potrafiłam nakreślić tej granicy bardzo wyraźnie. Wydaje mi się, że w każdej z tych sfer staram się być po prostu sobą. Jestem w tym szczera i prawdziwa, nikogo nie udaję. Tak samo wyglądam w telewizji, jak codziennie na ulicy. No może dzisiaj trochę lepiej, bo trochę się wyszykowałam lepiej. Ale ja jestem blisko ludzi i chcę, żeby też oni byli blisko mnie. Zdecydowałam się po półtora roku potwierdzić to, że ja i Przemek jesteśmy zaręczeni, dlatego że miałam już tak dosyć waszych spekulacji, wszystkich. Ileż to razy ja już się zaręczyłam, mieliśmy kryzys, już się rozstaliśmy, już po prostu mieliśmy ślub. Wszyscy dzwonili z pretensjami, że nie byli na tym ślubie. I tak zupełnie szczerze i poważnie stwierdziłam, dobrze, no to czas uciąć te plotki i po półtora roku powiedzieć tak, rzeczywiście zaręczyliśmy się, kropka, to by było na tyle i chcemy uciąć wszelkie spekulacje. Więc nie sądzę, że otwieram jakąś szeroką bramę i furtkę do tego, żeby o życiu tym nie tyle prywatnym, co bardzo intymnym rozmawiać, bo życie prywatne, tak jak powiedziałam, to jest też i moje życie zawodowe. Pracuję z moimi przyjaciółmi, więc te sfery się przenikają, ale moje życie intymne rzeczywiście, to, które dotyczy najbliższych mi osób, jest intymne i ja chciałabym, żeby tak zostało.